kwietniu 1939 roku dla wszystkich było jasne, że zbliża się wojna. Wówczas napisałem i ogłosiłem w tygodniku Czarno na Białym wiersz, który był swego rodzaju poetyckim rozkazem mobilizacyjnym. Wiersz pod tytułem Bagnet na broń. We wrześniu 1939 roku chyba nikt w Polsce nie pisał wierszy. Mnie jednak, zbłąkanemu gdzieś na wschodnich drogach Rzeczypospolitej, zdarzyło się napisać wiersz pod tytułem Żołnierz Polski. W listopadzie tegoż roku, już po klęsce, napisałem wiersz, w którym już jest nuta innej, proroczej otuchy. Syn podbitego narodu. Proszę Państwa, nasze dzisiejsze warszawskie aktualności chcielibyśmy rozpocząć inaczej niż zwykle, od spraw poezji. Gościmy właśnie u siebie poetę, którego wiersze stały się dla nas już tak potrzebne jak chleb codzienny. Kogo? No, oczywiście Władysława Broniewskiego. Rozmowę z Władysławem Broniewskim przeprowadzi redaktor Stefan Dębski. Wiemy, że był Pan ostatnio gościem Młodzieży Robotniczej na Śląsku i w Nowej Hucie. Wiemy także, że odbył się wczoraj Pański Wieczór Poetycki zorganizowany przez Związek Młodzieży Socjalistycznej. Jak wie Pan ten wczorajszy wieczór? Dlaczego od wczorajszego mam zaczynać? Przecież ich był cały cykl. Ale jeśli Wam o to chodzi, żeby wczorajszym powiedzieć, no to powiem, że był szalenie miły, że spotkałem się z młodzieżą naprawdę ideową. Naprawdę nazwa Związek Młodzieży Socjalistycznej coś tutaj znaczy. Znaczy tyle, że to nie jest jakieś zbiorowisko młodych Polaków, którzy nie wiadomo czego chcą. To jest zbiorowisko socjalistów polskich, młodych, dążących do realizacji celów socjalizmu, celów w rezultacie naszego państwa. Jakie Pan odniósł wrażenie? Czy młodzież dzisiejsza potrzebuje poezji? Młodzież pragnie poezji. Młodzież jest przesycona poezją. Tylko trzeba rozróżnić poezję, którą by nazwał z pewnym ryzykiem, w dużym procencie snobistyczną, a tą poezją, która naprawdę wzrusza, która jest ideałem młodzieży. To jest poezja ideologiczna, to jest poezja walki. I tę poezję ja daję od wielu lat. Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk. Witam w programie Pierwszym Polskiego Radia. Są tacy poeci, których przez lata podaje nam się przyrządzonych tylko na jeden sposób. Pokazuje nam się ich z jednej strony, podczas gdy oni mają tyle różnych barw, i jasnych, i ciemnych, że nawet kalejdoskop okazuje się przy nich bezbarwny i nudny. Jedni mają to szczęście, że po latach się ich w pełni odkrywa, inni tego szczęścia nie mają. W dzisiejszym magazynie Moje Książki przyjrzymy się Władysławowi Broniewskiemu. Pojutrze mija 50. rocznica jego śmierci. I to jest chyba dobry moment, żeby sprawdzić, czy nadal ten poeta kojarzy się głównie z wierszem Bagnet na broń i wspomnieniami z Akademii ku Czci Rewolucji Październikowej. No może przesadzam. Pamięta się także o jego wielkim dramacie, śmierci córki Anki, która umarła w wieku 25 lat i której poświęcił naprawdę wstrząsające wiersze. A co poza tym wiemy? Z takiej prywatnej sondy, którą zrobiłam wśród moich znajomych, nie zajmujących się zawodową literaturą, wynika, że jeszcze z alkoholizmem Broniewski się kojarzy. Dzisiaj razem z autorem książki Broniewski, Miłość, Wódka, Polityka, Mariuszem Urbankiem, spróbujemy pokazać te mniej znane oblicza Broniewskiego.
To nie zawsze tak jest, że poeci dobrze czytają swoje wiersze, ale w tym przypadku no, trzeba powiedzieć, że Władysław Broniewski był recytatorem znakomitym. Pan Mariusz Urbanek, autor książki Broniewski, Miłość, Wódka, Polityka, jest naszym gościem. Prawda, podziela pan moje zdanie? Tak, witam panią, witam państwa. Tak, to nie tylko moje zdanie. Są świadectwa paru aktorów, którzy byli zapraszani na spotkanie autorskie Broniewskiego do czytania wierszy. Czytali, a potem Broniewski odmawiali sam. A potem Broniewski albo sam czytał, albo wręcz mówił z pamięci, bo on najczęściej mówił z pamięci. I po spotkaniach oni mówili, a właściwie to po co myśmy byli tutaj zaproszeni? Przecież on to robi lepiej. Rzeczywiście, on to robi znakomicie. Jakie są państwa skojarzenia z Broniewskim, z jego poezją? Chcielibyśmy się dzisiaj zorientować, jak po 50 latach od śmierci poety, przypomnę, ta rocznica mija w najbliższy piątek, jak wygląda ta świadomość poezji życia Władysława Broniewskiego? 72 151 to jest nasz numer SMS-owy, 72 151, koszt jednego SMS-u 2 zł 46 groszy. Mamy 3 egzemplarze książki Mariusza Urbanka o Broniewskim. Słuchają państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. To jest magazyn Moje Książki. Dzisiaj o Władysławie Broniewskim. W studiu Mariusz Urbanek, autor książki Broniewski, Miłość, Wódka, Polityka. I państwo piszą o swoich skojarzeniach z Broniewskim pod 72 151. Pan Tomasz, tytuł książki dobrze oddaje złożoność i barwność tej postaci. Broniewski został sklasyfikowany stosownie do racji czasu. Jeżeli książka ukaże całą surowość człowieka, wnet i na jego twórczość pewnie przyjdzie spojrzeć jeszcze raz. Czy właściwie? Ha! Czy to jest możliwe? Pyta pan Tomasz. 72 151. No właśnie, może przy tym tytule się zatrzymajmy. Broniewski, Miłość, Wódka, Polityka. Czy pan długo myślał, w jakiej kolejności ustawić te trzy słowa po nazwisku? Nie myślałem długo. Zastanawiałem się bardziej nad czym innym. Czy jeszcze powinno być czwarte słowo, poezja? Uznałem, że nie. Że poezja kryje się w słowie Broniewski. Że to jednak tak go kojarzymy. Nawet ci, którzy go kojarzą wyłącznie z tymi wierszami akademijno-rocznicowymi, to też uważają, że to były dobre wiersze, że one były być może propagandowe, być może wykorzystywane agitatorsko, natomiast one na pewno były bardzo dobre. Stąd nie ma wśród tych trzech słowa poezja, ale te trzy rzeczy wpływały i na jego życie, i na jego twórczość, i na pamięć o nim. Oczywiście, ale mi chodziło o kolejność, że rozumiem, że miłość była najważniejsza, wódka później, a polityka na końcu. Nie, to nie jest takie ustawienie. Miłość była najważniejsza, natomiast miłość, polityka, wódka, to już gorzej brzmi. To też jest istotne, żeby rytm był. Tak, w czytaniu, żeby to dobrze wyglądało. No, żeby Broniewski był zadowolony, a on cenił dobre słowo. Skoro mówimy o jakości tych wierszy, no to ten słynny bagnet na broń, który się wszystkim nam kojarzy z Broniewskim, to jest dobrze skonstruowany wiersz. Bo to był bardzo dobry poeta. I, łącznie z tym, że niesławne słowo o Stalinie, według opinii wielu fachowców od poezji, to też jest bardzo dobry poemat. Obrzydliwy ideologicznie, natomiast bardzo dobry formalnie. Rodzina wycofała, że tak powiem, z obiegu ten wiersz, prawda? Tak, Stalinie. Właściwie on już sam po 56 roku, kiedy zostały ujawnione zbrodnie Stalina, nigdy już ten wiersz się nie ukazał w żadnym autoryzowanym przez Broniewskiego tomie wierszy. Ja chciałem, żeby w wyborze poezji Broniewskiego towarzyszącym książce, żeby było słowo o Stalinie w pełnym brzmieniu, bo ukrywanie nie ma sensu, tym bardziej, że to są trzy kliknięcia w komputerze i się słowo o Stalinie wyciąga z komputera w pełnym brzmieniu, ale rodzina uznała, że należy tutaj uszanować wolę poety, stąd odsyłam do internetu. Pan Andrzej pisze, właśnie odkryłem wspaniałego poetę, jutro idę do księgarni pytać o Broniewskiego, ale czy ktoś wydaje jeszcze jego wiersze? No i to jest też pytanie tej naszego dzisiejszego spotkania. Co wiemy o Broniewskim, czy go jeszcze pamiętamy i czy kojarzymy go z czym innym niż właśnie z prosocjalistyczną poezją i z wierszami dla jego zmarłej córki Anki, z przepięknymi, przejmującymi trenami. Bo ja, jak już mówiłam, zrobiłam taką sondę wśród znajomych i no niespecjalnie ta wiedza o Broniewskim wygląda. A jak wynika z pana odczuć, z pana spotkań z czytelnikami? Czy nadal mało wiemy o tym Broniewskim? No nadal tak.
Ten Bagnet na broń jest taki oczywisty. On rzeczywiście był, jest wierszem ponadczasowym, ponad ideologicznym, ponad politycznym. Dlatego nawet to pokolenie, które już nie miało Bronińskiego w szkole w ogóle, to Bagnet na broń jakoś kojarzy. Z innymi rzeczami jest trudniej, ale zaczyna się dziać teraz lepiej, dlatego że liryki Bronińskiego odkrywają młodzi śpiewający ludzie. No, na przykład Pustki, które przed chwilą śpiewały. Tak, to jest piosenka z płyty Broniewskiej, która się ukazała kilka lat temu. I to był fenomen, bo tam jest kilkanaście wierszy poety. Także Bagnet na broń, ale także liryki, także erotyki śpiewane przez zespoły najrozmaitsze. Od Muńka Staszczyka, od Grabarza, przez Pustki, przez Pidżamę Porno, po zespoły zupełnie młodziutkie, które postanowiły się zmierzyć z poezją Bronińskiego. I odbiór później, jak czytałem to, co mówili ci śpiewający artyści, to mówili, że to są fantastyczne teksty do śpiewania, także, że dzisiaj tak mało kto pisze. A zupełnie niedawno, bo nie wiem, 2 miesiące temu zielony wiersz Broniewskiego w wykonaniu Szymona Zychowicza był na liście przebojów Trójki. On oczywiście nie był jakoś szalenie wysoko, ale zafunkcjonował. Przez kilka tygodni na tej liście się znalazł. Także myślę, że idzie ku dobremu. Tak, ale przyzna pan, że wiersze obudowane muzyką to też jest zupełnie inna jakość i zupełnie inny rodzaj wrażeń niż po prostu czytanie tych wierszy. I mi chodzi o to, że właśnie takie sytuacje, że ludzie będą przychodzić do księgarni i pytać o poezję Broniewskiego, to jeszcze trochę czasu upłynie. No dobrze, ale... jeśli mogę. Ten tomik wierszy, wybór wierszy, który towarzyszy książce, sprzedawany jest oddzielnie, ale to jest efekt nacisku czytelników. Bo kiedy pojawiła się informacja u księgarzy, że będzie biografia Broniewskiego, tam za 2 miesiące pojawi się w księgarniach, nagle księgarze zwrócili się do wydawnictwa, przekazując taki sygnał od czytelników, że czytelnicy pytają, biografia? Okej, ale chcielibyśmy, żeby pojawił się wybór wierszy, ponieważ od wielu lat nie było wyboru wierszy. Także jest ta potrzeba. No oczywiście wiersze czyta niewielka grupa ludzi, ale czytają i upominają się o Broniewskiego. Ten zbiór, który towarzyszy książce, jest podzielony na wiersze przedwojenne, wiersze wojenne, wiersze powojenne. Za chwilę w magazynie mojej książki powiemy na przykład o miłości, bo miłość była bardzo ważna. Miłość do córek, miłość do kobiet, miłość Władysława Broniewskiego. 72-151 państwo piszą o Broniewskim, o swoim Broniewskim. Broniewski ze swoim talentem odnalazłby się w każdych czasach i okolicznościach. Dzisiaj byłby tekściarzem, copywriterem i celebrytą ściganym przez paparazzi. 72-151 państwo piszą o swoim Broniewskim. Pani Ewa pisze. Choroba psychiczna, utrata córki, alkoholizm. Trudny poeta, ale z ciężkich doświadczeń powstają najlepsze teksty. Szkoda tylko, że jako poeta Broniewski jest niedoceniony. No właśnie, może czas go w pełni docenić. 50 lat po jego śmierci. W piątek mija rocznica. Pan Mariusz Urbanek, autor biografii Broniewskiego, jest w naszym studiu. No właśnie, spróbujmy policzyć, ile jest tych Broniewskich, bo ten od Bagnetu na broń i ten od wierszy Anki to takie jego twarze najbardziej znane. No ale na przykład, jak pan pisze, tragik, który musiał w życiu i twórczości zmierzyć się z dwoma największymi dramatami. Najpierw chodziło o śmierć żony, ale to niesamowita rzecz, bo właściwie dwukrotnie ją pożegnał, prawda? Tak, jak tak. To było, powiedzmy. No, był przekonany, że miłość, mówię, nie myślę w tym momencie o Ance, tylko druga żona, tak nazwijmy, chociaż tam formalnie ten związek nie był zalegalizowany, czyli Maria Zarembińska była w obozie w Oświęcimiu. Broniewski, przebywający w tym czasie w Palestynie, dostał informację, że Maria nie żyje. Żegnał ją, tak jak poeta to robi, pisząc dramatyczne, bardzo piękne, ale głębokie, rozpaczające wiersze. Pogodził się już z tą śmiercią i kilka miesięcy później dostał informację, że Maria jednak żyje, że jest w Polsce, jest już w Łodzi, czeka na niego. Wtedy podjął decyzję, że natychmiast wraca do Polski, mimo tego, że wybierał się już do Londynu, być może wcale by do Polski nie wrócił. Przyjechał do Marii,
No i tu zaczęło się kolejny dramat. Było kilka miesięcy szczęścia, a potem okazało się, że 3 lata więzienia, 3 lata obozów koncentracyjnych Marii Zarembińskiej spowodowały takie drastyczne zmiany i spustoszenie w jej organizmie, że zaczęła umierać i następnych kilka miesięcy było to leczenie w Szwajcarii. I ze Szwajcarii już Broniewski przywiózł spopieloną Marię do Polski. Dlatego rozdział książki opowiadający o jego relacjach z Marią nazywa się Maria umiera dwukrotnie, bo musiał dwukrotnie przejść przez śmierć ukochanej kobiety. To jest rzeczywiście wstrząsająca rzecz, jak się człowiek próbuje wczuć w tego mężczyznę. Równie wstrząsająca, aczkolwiek nie tak tragiczna, była jego relacja z pierwszą żoną, Janiną, z którą się przyjaźnił właściwie do końca życia, chociaż rozwiedli się po ilu latach małżeństwa? Jakoś niedługo to trwało, prawda? No nie, to było kilkanaście lat. Tak, bo to było chyba od 1926-1927, znaczy, a formalnie małżeństwo zostało rozwiązane w 1946, natomiast od 1938 już nie byli małżeństwem. No to jest cała zasługa Janiny Broniewskiej, o której różnie można myśleć, różnie mówić, niektórzy mają jej, bo to była ideowa komunistka po prostu. Tak. Była, natomiast ona do końca była wierną tej miłości, pierwszej miłości do Władysława, co się matkowała mu do końca. I do końca dzwonił do niej, jak napisał wiersz i jak ten dialog brzmiał, bo ja jak ta kura, zaczynał Władek, gdy zniesie jajko, gdakaniem musi tę nowinę obwieścić, uzupełniała Janina. Tobie pierwszej kończył on. I tak było do końca życia. I tak było do końca życia. I co więcej, pisał dla Janiny, będąc już ze swoją trzecią żoną, pisał wiersze dedykowane Janinie, wspominając tą młodzieńczą miłość, wspominając związek, wspominając to, że łączyły ich wiele lat, wiele dobrych lat. No i to, że mają wspólną Ankę, która już na zawsze będzie czymś, co mają w życiu dobrego. Te wiersze do kobiet i takie wstrząsające jak ten, ale też po prostu erotyki, no też nie są tym, co znamy, prawda, jeśli chodzi o kontekst Broniewskiego. No nie znamy, ponieważ Broniewski był bardzo jednowymiarowy, bardzo jednowymiarowo odbierany, traktowany, tak. traktowany przez całe lata. Nie dość, że pozbawiono go olbrzymiego fragmentu jego życiorysu politycznego, czyli walki w legionach, walki w wojnie polsko-bolszewickiej. Virtuti militari. Tego, że siedział w więzieniu NKWD przez 17 miesięcy. O tym wszystkim w PRL-u nie wolno było mówić. Wolno było mówić o tym, że kłania się rewolucji październikowej czapką do ziemi. Wolno było w swoim czasie mówić o tym słowie, o Stalinie. No, bagnet na broń cały czas, bo był wierszem obowiązującym. Ale Broniewski był tylko taki. I to była największa krzywda, jaką mu zrobiono. No i cały czas jeszcze nie oddano tej części ważnej bardzo jego twórczości, jego życiorysu i mam nadzieję, że to teraz się zacznie wreszcie dziać. Ale z tymi erotykami to tak nie do końca było, nie od początku było dobrze, bo jako bardzo młody, chyba 20-letni chłopak, czy 21-letni, pisał na przykład takie rzeczy. No będzie mu pani grafomanie wypominała tak, teraz. Bo kiedy rozkosz otoczy nas szałem, to pocałunki słane ust pożarem pełzają po jej cudnym ciele białem, nienasycone najsłodszym nektarem. No bardzo pana przepraszam, ale to jest przesada. A poza tym był bardzo praktyczny, bo pisał erotyki do jednej pani, ale wysyłał dwóm, no żeby się nie zmarnowały. Znaczy, no ten wiersz rzeczywiście niezbyt wysokiej jakości, ale był napisany z najbardziej szlachetnego powodu, dla którego pisze się wiersze. Żeby uwieść kobietę. To jest szlachetny pana tak, zdanie. Jeżeli to było skuteczne, no to pani Magdo, wie. No tak, nie, no oczywiście. Liczy się praktyczna strona, absolutnie. Ma pan rację. 72-151. Państwo piszą o Broniewskim, piszą tak. Broniewski to dla mnie poeta przede wszystkim wojenno-frontowy, poeta jakże smutny, bo dotyka bolesnych doświadczeń z naszej historii, może dlatego obecny w mojej prywatnej antologii. Noszę w torebce mini tomik, wymiennie z bursą. Mam 36 lat i bagnet w szkole miałam. Lubię lampkę i wiele innych. Tak pisze pani Ewa, 72-151. Posłuchajmy wierszy o Ance, o ukochanej córce, która zmarła mając 25 lat, prawda? To był taki
No właściwie nieszczęśliwy wypadek. Najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek. Do dzisiaj są podejrzenia, że to mógł być akt samobójczy też, bo Anka była w bardzo takim ciężkim momencie swojego życia. Rozstawała się z mężem, była w związku z mężczyzną innym, z którym też to się nie układało. I stąd takie sugestie, że ten gaz zaczął się ulatniać w jej mieszkaniu nie do końca bez powodu, ale chyba jednak to był naprawdę nieszczęśliwy wypadek. Nie, no bo tam była niedopakowana do końca walizka, to no, takie okoliczności, które raczej pokazywały, że to był wypadek. Była w wirze pracy, miała jechać razem z Bronisławem, kręciła film wtedy według poematu Wisła ojca. Także te okoliczności raczej sugerują, że nie chciała się popełniać samobójstwa. W sprawie Broniewskiego piszą państwo na przykład też tak. Wspominam widok przyjaciela, który zbesztany przez swoją żonę odwrócił się na pięcie i skomentował sytuację tymi słowy. Z pochyloną głową powoli wraca żołnierz z niemieckiej niewoli. Tak pisze pani Kamila. No dzisiaj o tych wszystkich wieloznacznościach Broniewskiego nie zdążymy powiedzieć, ale myślę, że trochę takich punktów przypomnieliśmy. Po Broniewskiego tragika, Broniewskiego autora erotyków, ale też państwo zwracają uwagę na wiersze dla dzieci Broniewskiego. Pan Mariusz Bibliotekarz, tak się podpisuje, pisze. Broniewski napisał dobre wiersze dla dzieci. Można je teraz kupić zilustrowane przez mistrza Butenkę. A pani Monika, moje skojarzenie z poezją Broniewskiego to powrót do czytanych mi przez rodziców wierszy dla dzieci. Zapusty, róża w ogródeczku małej Zosi, śliczna róża pięknie prosi. Babie lato i inne. W ubiegłym roku się ukazały dwa wybory wierszy dla dzieci Broniewskiego z dwoma różnymi ilustracjami, tak, z dwojga różnych autorów, ale ja też wolę Butenkę. To rzeczywiście jest ogromna uroda tych rysunków. O czym jeszcze, jeśli chodzi o człowieka Broniewskiego, warto powiedzieć, że na przykład uwielbiał trudne szlaki górskie. To od młodości. On kochał góry, kochał Tatry. Bardzo często jeździł do Zakopanego. Tam zatrzymywał się w gospodzie Włóczęgów, czyli takim miejscu, które też jest wpisane w historię polskiej literatury, bo tam pisarze, poeci, szczególnie ci lewicowej proweniencji się zatrzymywali. I właściwie do końca, czyli do końca lat 50., bo wtedy lekarze mu zabronili, już uznali, że przy jego zdrowiu to górskie powietrze jest za ostre. To kiedy mógł, to spędzał czas w Tatrach. No, możliwości komunikacyjne były, jakby to powiedzieć, jeszcze gorsze niż teraz, dostania się w Tatry, ale on potrafił noc spędzić w pociągu po to, żeby jeden dzień pochodzić po górach i następną noc wrócić do Warszawy. To ta miłość była tak ogromna. Nie wszyscy znajomi to wytrzymywali. Jego znajomi. Proszę państwa, Mariusz Urbanek, autor książki Broniewski, Miłość, Wódka, Polityka, był dzisiaj naszym gościem. Jutro spotkanie autorskie, tak? Jutro i pojutrze, tak, jutro i pojutrze w Warszawie. Jutro gdzie? Jutro w centrum Jana Nowaka Jeziorańskiego przy ulicy, jeśli ja nie mylę, nie jestem z Warszawy, ale Czerniakowskiej 178. A pojutrze we Wrzeniu Świata na ulicy Gałczyńskiego. Bardzo panu dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Egzemplarze książek Mariusza Urbanka, Broniewski, Miłość, Wódka, Polityka wyślemy do pana Tomasza Dworczaka, do pani lub pana, który napisał, że Broniewski byłby tekściarzem, copywriterem, celebrytą ściganym przez paparazzi, i do pani Ewy, która nosi w torebce tomik poezji Broniewskiego. Tadeusz Lewandowski kiwa głową, że co? Żeby był. Wreszcie celebrytą. Pamiętajmy, że zaczynał Władysław Broniewski ze skamandrytami i to nie przypadek, i całe życie lubił bardzo ten styl poetycki. Och, to długo by mówić. Mówiliśmy zresztą o książce pana Urbanka wcześniej zapowiadając. I w ogóle można by bardzo długo, aż mnie język świerzbił podczas waszej rozmowy, no ale ja dzisiaj oczywiście z innymi propozycjami.